dawno nie szliśmy tą trasą. No tu pod śmietnikiem mamy śmietnik. Śmietnik do odmiany. Śmietnikowa incepcja. Śmietnik na śmietniku. Nie wiem, skąd go wykopali, ale po prostu jeszcze taki stary. Tak, jak tak. Głęboko były wkopane i spawane. Nieźle. To jest jakaś leżanka, wygląda jak z PRL-u. O, otwarty. Jak zwykle tu wali. Wali tutaj. Jest. Tu to jak zwykle. Taki blender był znowu. On tutaj jest chyba nawet. Patrz. O, kabel widzę, no. Już nie wiem, czy to jest... A czekaj, jest tu ten blender. O, no blender to jest silnik. O kurde, to jest cały blender. No cały blender. Ubrudzony trochę, może czymś się go da wytrzeć. Czekaj, bo ja mam chusteczkę z kewca. Masz chusteczkę z kewca? No, masz. Można by spróbować. Jest, ale uwalony. Selmera jest tu. Do... Selmera, o. Uwalony dość mocno. No mocno, jakimiś owockami chyba. Ale można by go było, wiesz, no, wziąć po prostu do torby. Całości, bo jest ten, może jest nawet sprawny, nie wiem. Kielich się da umyć, to spokojnie. Kielich jest w ogóle szklany, nie plastikowy. I niestłuczony. No. Dekiel jest cały kompletny. Więc weźmiemy. Dajemy go do torby, nie? O, klucz tutaj był. Nie rozładowane wszystko. No kurde, Molek, nie przechylaj się. No, ładuj go. Okej, to będzie ciężkie. Już tak położę. No, dobra. Śmierć. Ale nie wiem, czy one, czy nie. Też nie wiem, bo tu podłoga wali w ogóle. Jest taki synurut. To się cieszcie, że tego nie czujecie z kamerki. Listewki. No tak to nic. Chyba nic nie ma. Też nic nie widzę. Dobra, idziemy stąd, bo temu to mnie atakuje. Dobra, idziemy. Jest i kontener i nietypowa sytuacja. Zazwyczaj śmieci koło kontenera leżą jak kontener jest pusty. Jest, ale telewizor już ktoś rozpracował, widzę. Telewizor jest już rozpracowany dokładnie. Zostały tylko głośniki. W kontenerze są tylko meble. Jak zwykle meble. Jeszcze zawilżałe. Coś ciekawego? 86 roczny. Wydanie. Kiedyś miałem taką książkę techniczną. Z tego typu rzeczy jakieś. Za chwilowo zdejmę z ramienia to, co mam. Bo trochę waży. Co to mamy? Odra? Mam jakiś miesięcznik społeczno-kulturalny z 81. Jakiś wrocławski, skoro Odra? Może być. Samo dużo tekstu można. O, patrz! Parnicki, cholercia! Ja od tej ulicy. Co dobra, nie? Dobra, no. Gdzie jest Teodora Parnickiego? No. Srebrne orły. 66. Czy to jest Winnetu? Tak. Kurde, trochę spracowany. Jest słownik. Ty, drugie Winnetu z biblioteki ktoś to wyrzucał? Nie wiem, książki są porozklejane. Ogólnie się już porozklejały. Było tego więcej, nie wiem co to jest. Tutaj są jeszcze jakieś digital piano. Już ktoś instrument muzyczny miał. Z telewizora nie zostało już w sumie. Nic.
istnieje, tylko głośnik. A, to jest ten głośnik z tubą. O. No to jak już go wyskubałem, jak już wypadł, to go wezmę. Tak, tak. I to jeszcze już takie zasyfiałe, cuchnące. I board do grania ktoś sobie kupił. Trochę się tu działo. Z tamtej strony nic? No coś wysypane jest. Aha, o, fakt. No. Wrzucasz? Ja mogę zobaczyć? Tak, proszę bardzo. Część już zdążyłeś wrzucić tutaj. Tak, ty zdążyłam wrzucić. Tylko zostawiamy. No tak, ale chyba oni pozostawili tutaj, że... Tylko, że to chyba już zmokło, widzi pani, bo to jest, to porozklejało się. Dobra, co, idziemy dalej. Do widzenia. Jakiś taki kontener trafiliśmy po drodze, remontowy, bo nie typówka. Zobaczymy. Gruz. No. Tę plakietkę z taką licencją, ten, wiesz? Rejestracyjna. Nie będzie tego brał chyba, nie? Sprawdzę. Tadeusz. Jest metalowy? Może być. No tak, metalowy. No to jest. To sam gruz. No, w końcu remontowy. Gdyby chociaż kran chciał być jakiś albo coś. Nie ma. Idziemy dalej. Gdzieś tu po drodze jeszcze ma być jeden kontener według mapy. Dobra, jest i kontener. Coś tu jest. Monitor chyba. Cały. Albo telewizor, tak jak mówisz. Cały telewizor. Nie wyjdzie. Filip, panie. A, taki mały. Jezu, ciężki. No tu już ktoś narżnął pod spodem, tam. Cały TV. Oj, no to będzie ciężko. No to będzie to wziąć, jak no. Jest cały. Tu patrz, ja rzucę okiem na tamten, dobra? Tylko postawię sobie tą torbę, co ją będę nosił. Mamy telewizor. Rzucę okiem tam. A, gruz. Ale jak to łapy. Profil aluminiowy. Dziesięć deko nie ma. Okej, okay. Nic ciekawego. O kurde, nieźle. Bo krzywo stoi. Aha. Znalazłem kawałek profilu aluminiowego. Ja znalazłem śrub. O! Ła, ale fajny. O kurde, się kiwa. Chcę zajrzeć, zobaczyć do góry. Także wiesz. Lutnąć, co tutaj mogę. O, wiertło widzę. Co? Wiertło widzę, węglik spiekany. Można wziąć. Zawsze chciałem to móc wysłać do recyklingu. O kurde, czekaj, bo mi wpadnie, złapie. A gdzie jest? Na brzegu zaraz. Nie widzisz wiertła? Nie. Tu. Aha. Już mam. Dobra, już mam.
Opony rowerowe. O! Nie idzie go wyjąć oczywiście. Jest więcej takich kabli, ale nie mogę tego wyjąć. Narty widzę. Narty też tam widziałem. Widzę końcówkę od odkurzacza w środku. Poczekaj. Próbuję wleźć do góry, zobaczyć, czy tu coś nie leży jeszcze. O, widzę jakiś dekoder. No co ty? No. Już taki nie liśni. Philipsa. O kurde. Widzisz? No, cyfra sama, plus. Cyfra plus. Okay. Weźmiesz go? Już biorę. Zjem się. No, średnio, ale potencjalnie wężyk stalowy chyba, a chociaż mało to. To ciekawie, ale puste. Walizę. Ale na walizie coś aluminiowego. Poczekaj, puść. Tutaj, czysta jest. O, jak to jest? Nie wiem, bo przywiązane. Ktoś zrobił zamknięcie chyba. No masz tam te szczyty. No mam, a nie mogę, bo trzymam klapę, wiesz? To puść. Dobra. Puść. Szczypce są teraz na samym dnie. To jest jakiś wężyk. Wężyk, tak. Na stal pójdzie. Odetnij po prostu. Nie masz. Aluminium. Nic tu nie ma więcej. To jest jeszcze taki dziwny metal, ale z plastikiem. Zastanawiałem się. Czekaj, bo mam tego. Zamykam. Dobra, kontrolę. A, też amelinium. O, kiedyś mówiłeś, że śruby aluminiowej nie widziałeś, no to... No to jest aluminiowa śruba, chyba że jest nierdzewka. Ale za lekka na nierdzewkę. Bluzę założyć, bo mi chłodno. O, tu piska. Książka. Rozmówki niemieckie. Aha. Kabel? Aż tych kabli jest tu pół więcej, o. Ale nie mogę ich wydobyć. No, w sensie widzisz. O, jest. Cały jest, wyszedł z tym. Cały ten nasz. Weźmiesz, wrzucisz do tekladu. Mhm. Groszy. Gruz też jest na pierdolony dużo. Mhm. To chyba wszystko, co możemy.
Jestem z tyłu. To nie jest czasem aluminium? Co? Aluminium. No. Kijek narciarski. Dwa. Aluminiowe kijki narciarskie. No. PRL-u tutaj, wiesz, takiego... Daj mi kamerę na chwilę. Ona jest nagrywa? Tak. Tam jest krzesło takie biurowe chyba, starego typu z PRL-u. Tu gdzieś widziałem, ale nie wiem, tam gdzieś pod spodem jest taka szafka z rozsuwanymi drzwiczkami. A tu jest szafka z aluminiowymi końcówkami. Taka, ale jest ciężka, jak nie wiem, jest w ogóle taka spleśniała, wiesz? Aha. Narty. No, narty są chyba z włókna robione. Narty to ja nie biorę, bo narty. Też już tu chyba nic więcej nie ma, nie? Mhm. Tam zapędy iść to w stronę nas. No dobra. Nie? Mhm. No to dobra. Muszę jeszcze tylko spakować dekoder do tego jakoś. Tego się nie da połamać? Można je w rękę wziąć, albo można spróbować złamać. Mocno. Mocno, co? Nie złamiesz ich aż tak chyba, żeby... A, nie, nie. Tak jak tu. Nie chcę, tak już się łamały. Jeszcze raz złamie i będzie. No. Tak, węsiki nawet się dało połamać. To te plastiki trzeba by było. Mhm. Oczywiście znowu nie mamy torby więcej, bo nie zakładałem, że aż tyle będzie. To kontenery metalonośne. A tu nie było żadnej torby? W sumie takiej torba? Można było wykorzystać? Chyba nie. Chyba, że dekoder do walizki ci wejdzie. Nie, walizka ma takie wiesz. To jeszcze masz telewizor, wiesz? No, wiem właśnie. Jest papierowa sucha, jakbyś chciał. Nie, ja mam taką. Tak? Weźmy sobie. Dobra. Co ty na to? Dobra, jak wejdzie. Okej. Okay. Uuu, stalowa puszka. Stalowa puszka na piwo. Dobra, jeszcze kabel. Telewizora, więc włożyć go telewizora. Tam. Zastanawiałem się, co to za kabel. Okej, okay, no to muszę wziąć telewizor. Chyba, że ja wezmę telewizor do ręki, a ty weźmiesz torbę. Nie.